Cześć, nazywam się Piotr Kryjom, kieruję pracami think tanku Platformy Przemysłu Przyszłości. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć krótko na temat naszego najnowszego raportu dotyczącego praktycznego wykorzystania foresightu technologicznego na potrzeby przedsiębiorstw. Dlaczego ten temat? Wielu przedsiębiorców w tej chwili spotyka się z problemami związanymi z niestabilną sytuacją otoczenia rynkowego. Wynika to często z kryzysu popandemicznego, na przykład z wojny w Ukrainie, czy chociażby wysokiego poziomu inflacji. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i zaproponować nowe narzędzia, które można wprowadzić do kultury biznesowej przedsiębiorstwa, które mogą nam ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, mogą też przyczynić się do stabilizacji jej działalności w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego foresight technologiczny. Sam raport jest skierowany bezpośrednio dla przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z tą metodą i chcą wprowadzić foresight technologiczny do przedsiębiorstw. W naszym raporcie skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na identyfikacji procesów biznesowych, w których można wykorzystać foresight technologiczny jako metodę przewidywania trendów, przewidywania zachowań rynków przyszłości. Staraliśmy się również wskazać najlepsze, najbardziej efektywne metody do pracy w przedsiębiorstwie, po to, żeby tę metodę można było włączyć do planowania strategicznego, które odbywa się na poziomie zarządów, właścicieli poszczególnych przedsiębiorstw. Z tego miejsca chciałbym wszystkich zainteresowanych zachęcić do lektury raportu. Mam nadzieję, że spotka się raport z Waszym zainteresowaniem.